Dotarliście do pierwszego punktu kontrolnego w podróży przez kryptografię. Pomówmy o tym, co będzie dalej. Pracuję nad nową serią, ale ta wcale się nie kończy. Powiedziałbym, że dopiero zaczynamy. Zaproponuję Wam trzy filmiki zamykające dział. Ten dotyczy lekcji zaawansowanych. Chcę też pomówić o testach i zadaniach dodatkowych oraz o tym, co w odniesieniu do kryptografii możemy zrobić podczas interaktywnych zajęć i na lekcjach informatyki. Zacznijmy od lekcji zaawansowanych. Zaawansowane nie musi znaczyć trudniejsze. Te lekcje będą bardziej szczegółowe. Powiem, jak mogłaby wyglądać ta seria i następne. Każdą serię wyobrażam sobie jako pień drzewa. Zaprowadziłem Was po nim od prehistorii do XX wieku, gdzieś dotąd, podążając kilkoma różnymi ścieżkami. Koncepcje to rozgałęzienia. Gdy docieramy do XX i XXI wieku, stają się wysoce wyspecjalizowane, a liście to zagadnienia badane obecnie. Tutaj mogą być badania na temat rozkładu liczb pierwszych, a tu prace nad algorytmami zrandomizowanymi czy funkcjami skrótu. Tu zaś mogą się znajdować nowe protokoły kluczy publicznych, bo RSA był zaledwie pierwszym. Mamy też standardy szyfrowania takie jak DES i AES. Jest też cała nowa gałąź kryptografii kwantowej. Jak widzicie, ta seria prowadzi do wielu rozgałęzień. Nie zdołam omówić wszystkich, zatem ten film to start z tego punktu. Z rozwidlenia. Teraz pójdę w tę stronę, z pomocą Waszą oraz innych twórców filmów. Stopniowo z czasem będziemy wypełniać to drzewo. Wasza pomoc jest bardzo ważna. Już się cieszę na wymianę pytań i odpowiedzi oraz całą tę wspólną pracę, którą wykonamy, aby jeszcze skuteczniej pomagać ludziom w korzystaniu z Kan Akademii. Na przykład, jedna z tych gałęzi może pobiec. Zauważyłem grupę pytań prowadzących do wspólnej gałęzi. Na przykład, pod generatorami cyfr pseudolosowych pojawiły się dwa pytania które zadali Sony i Drakein. Drakein pyta: dlaczego zasugerowano, że czas w milisekundach jest odpowiednim ziarnem losowym? To niebezpieczne. Czas w waszej maszynie to ten, który jest w mojej plus minus 100 milisekund. Jest ryzyko ataku siłowego. Świetne pytanie. Odnosi się do sprawy, której nie przedstawiłem. Kryptograficznie bezpiecznego generatora liczb pseudolosowych Metoda środków kwadratów znajduje się tu, na początku XX wieku, ale dziś już jej nie używamy. To cała ciekawa gałąź. Takie zbierające się pytania są bodźcem do przedstawiania nowych treści. Tak już bywało, co pokażę na ciekawym przykładzie. Samuel zadał pytanie pod filmem o kluczu jednorazowym. Powiedział, czy komputer nie mógłby błyskawicznie sprawdzić wszystkich możliwości? Champatrol spytał o to samo. Często widzę podobne pytania. Świadczą one, że potrzebny jest nowy odcinek. Przygotowałem więc film o tajności doskonałej, który objaśnia, dlaczego w świecie szyfrowania nic nie przebije losowości. Pod tym filmikiem trafny komentarz napisał ktoś o imieniu Don. Podsumował odcinek w dwóch zdaniach. Na czymś takim mi zależy. Chcę odbierać pytania, nagrywać nowe odcinki i na podstawie waszych reakcji zastanawiać się, co dalej. Bardzo bym chciał, żebyście poniżej zamieścili pytania, które przychodzą Wam do głowy po obejrzeniu całej serii. Nie szczegóły dotyczące niektórych odcinków. Te pytania wklejajcie pod odcinkami. Proszę o takie, które prowadzą do nowych zagadnień. Na Wasze pytania będę odpowiadał ja i reszta społeczności. Odpowiedzi pojawi się mnóstwo, a ja wezmę je i sporządzę wstępny scenariusz bardziej zaawansowanych filmów, poświęconych specyficznym tematom, które będziecie chcieli zgłębić. Mam nadzieję, że takie dyskusje z czasem zaowocują serią nowych filmów. Mówię wprost, proces potrwa. To nie stanie się jutro ani w tym tygodniu. Może przez następne miesiące, a nawet lata, nadal będziemy dodawać nowe filmiki do tej serii. Będą one efektem wspólnego wysiłku mojego, społeczności oraz innych twórców filmów. Napiszcie swoje zdanie i zaczynajmy.